Ech, będę tego żałować. Ben 10 Omniverse. Szczegółowe streszczenie w X minut. Szczerze mówiąc, jeszcze tak z miesiąc temu nie sądziłem, że ten dzień w ogóle nadejdzie, ale cóż, oto jest. Tylko pytanie właściwie dlaczego? Jak wielu z was dobrze wie, nigdy nie miałem zamiaru robić czwartego streszczenia, co zresztą definitywnie potwierdziłem na końcu skrótu z Ultimate Alien, gdzie od razu podałem moją ocenę całej serii. Jednak mijały miesiące i mimo tej stanowczej odpowiedzi, to co jakiś czas i tak pojawiały się pytania w stylu kiedy skrót OV? Nawet na takie pytania nie odpowiadałem, bo dowodziły one, że osoba pytająca nie słucha tego, co w ogóle mówię w grudniu, więc po co mam jej dawać informacje teraz? Ostatnio jednak tak siadłem i pomyślałem, kurde, pierwsze trzy streszczenia powstały tylko po to, by oglądający mogli sobie na szybko przypomnieć wszystko, co się przed OV działo, by przy filmach tematycznych z Omniverse wszystko ogarniać. Ale przecież filmy tematyczne wcale nie są tylko z tej serii, a z wszystkich czterech. I właśnie wtedy pomyślałem, że dobra, pora to raz na zawsze skończyć. A właściwie to dwa razy, bo jak widzicie, to jest pierwsza część, a to dlatego, że naraz streścić 80 odcinków mogłoby być ciężko. Także dzisiaj zajmiemy się pierwszymi czterema sezonami, natomiast drugie zostawię na grudzień albo styczeń, jeszcze się okaże. Od razu też dodam, że na Omniverse Timeline się nie skończy, bo pojawi się jeszcze jeden odcinek uzupełniający, gdzie streszczę zarówno zniszczyć wszystkich kosmitów, jak i przymierze bohaterów. Uznajcie to za taki, nie wiem, bonus. Jeśli siedzicie w fandomie Bentena od dłuższego czasu, to już na pewno o tym wiecie, ale polski oddział Cartoona trochę namieszał z premierami odcinków, przez co powstały pewne nieścisłości. Taki jeden najbardziej znany przykład to gdy najpierw puścili odcinek, gdzie feedback jest już normalnie w Omnitrixie, a dopiero potem wyemitowali odcinek, jak do tego zegarka wraca. Także w streszczeniu odcinki będą ułożone według emisji amerykańskiej. Niektóre wątki i postacie są omówione dość pobieżnie, a to dlatego, że w poprzednich filmach już wystarczająco się o nich opisałem i nie ma po co się powtarzać. No ale dobra, już dość tych informacji, bo jest dosłownie pół strony tekstu. Jeszcze tylko powiem, że jak zawsze w rogu macie ramkę z nazwą odcinka i już zaczynamy. Na kempingu podobnym do tego, na którym Tennyson znalazł Omnitrix, trwa walka między czterorękiem a mechamorfem, ale gdy Ben zmienia się w debiutującego feedbacka, pojedynek przestaje być wyrównany. Skipujemy 5 lat i widzimy, jak trio już po raz enty łapie Zombozo. Ben chce jak to zwykle pojechać na smoothie, ale Gwen mówi, że wyjeżdża na studia, a Kevin dodaje, że znalazł robotę niedaleko uczelni i też opuszcza Bellwood. I w taki oto poetycki sposób Ben patrzy, jak 2/3 jego drużyny odjeżdża ku wschodzącemu słońcu. Tennyson postanawia odwiedzić dziadka, ale że w jego sklepie nikogo nie ma, wchodzi do kibla, która okazuje się być windą do całkowicie nowej ziemskiej bazy hydraulików, której dowodzącym jest nie kto inny jak sam legendarny alien fucker Max Tennyson. Ich rozmowa jednak nie trwa długo, bo Ben odpowiada na wezwanie, które okazuje się być pułapką zastawioną przez Szkieletora i jego psa, a na obroże ma pewne urządzenie, o którym już chyba mówiłem. Po szybkim wpierdolu Tennyson wplątuje się w walkę z szemranymi typkami w sklepie pana Baumana, a tajemniczy klient przedstawia się jako Rook Blonko i mówi, że jest nowym teammate'em Bena. Duo podąża za kryminalistami do podmiasta, nie zdając sobie sprawy, że sami też są ścigani przez psa Szkieletora. Podczas pościgu Benowi trudno jest się skupić, bo wciąż jest w szoku, że na ziemi istnieje miasto obcych i to pod samym Bellwood. Eksplorację przerywa ponowne pojawienie się tego psa, ale równie szybko jak się pojawia, taki również znika. Duo natrafia na Syphona, który odwrócił rolę i zamiast być przydupasem Vilgaxa, teraz sam ma przydupasów. Do walki dołącza ten transformujący pies, ale zarówno on, jak i Syphon dostają po mordach. Podczas gdy Max zapewnia Bena, że Rook to spoko ziomek, Szkieletor zdradza swoje imię, Kyber Łowca. Chociaż my już to wiemy też, bo miesiąc temu o tym było. Znowu mamy flashback, tym razem pokazujący, jak feedback rozprawił się z całą zgrają Iskierek. Z powrotem w teraźniejszości w nowej bryce Rooka duo patroluje Bellwood, ale dosłownie nic się nie dzieje. A przynajmniej do momentu, gdy przed maską przechodzi im Edgelord z podejrzanym plecakiem. Jak się okazuje, Corvo jest związany z gangiem, który do napędzania swojej broni używa, o ironio, Nozderian. Nie jest to jednak duży problem dla debiutującego Gravataka, bo już po chwili rozwala robota Piąchy, czyli ich lidera jakby. Podczas gdy Blue Kit i Driba testują na Benie swój nowy wynalazek, Kyber zakrada się do bazy i zaczyna kopiować na pendrive'a jakieś pliki. Po raz kolejny mamy flashback, tym razem na Galvan Prime, gdzie Ben znów
staje do walki z tym papieżowym mechamorfem, który zabiera pewną piramidę oraz Galvana, po czym leci na księżyc planety. Po drodze Asmut mówi, że ten mechamorf nazywa się Malware oraz że to wadliwy egzemplarz, a już na miejscu wspomniana usterka wchłania tyle mocy ze swojego spawnera, że aż odblokowuje nowego skina. Nie ma to jednak większego znaczenia, bo i tak zostaje rozwalony przez diamentogłowego. Wracamy do czasów obecnych, gdzie Kyber kończy hakować Windowsa, po czym nie podnosząc alarmu ucieka ze sklepu Maxa. Ben zostaje wciągnięty w konflikt między Duchsztaplerem a hippisowskim Paxem o to, jaki los powinien spotkać Skrzegita. Tennyson postanawia, że sam skonfiskuje kosmitę, ale gdy jego ochronna kula pęka, okazuje się, że obcy był w niej nie bez powodu. Finalnie Ben daje radę ponownie zamknąć Skrzegita, po czym oddaje go w ręce hydraulików. Po szybkim ataku Kybera duo wraca do bazy, gdzie okazuje się, że Animo znowu uciekł. Gdy Ben i Rook docierają do doktora po jego mrówczym śladzie, już czeka na nich owadzia pułapka, a gdy na pole bitwy wpada jeszcze Mukilator, rozpoczyna się prawdziwa rozruba. Mrówki fokusują się na psa, podczas gdy Rook wyłącza antenę, w efekcie czego plan Animo znowu nie wypala, a on sam znowu wraca do swojej celi. Duo leci na statek, który przed minutami odpalił atak na ziemię, a na jego pokładzie znajdują braci Wredziak oraz, no oczywiście, Argita. Szczur mówi, że ma w torbie zniszczator, czyli przycisk, który może rozjebać ich wszystkich tu i teraz. Do i tak już dużego grona dołącza jeszcze cesarz Milos, który chce mieć urządzenie tylko dla siebie. Walka przenosi się na ziemię, gdzie przypadkowe upuszczenie zniszczatora odpala odliczanie. Ben zmienia się w obcego X i podczas gdy cały świat jest usuwany na jego oczach, chociaż w sumie tego nie widzi, więc czy na oczach, no ale bez znaczenia. Tennyson próbuje przekonać Serenę i Bellicusa, aby pomogli mu cofnąć zmiany. Gdy mu się to udaje, obcy X odtwarza całe uniwersum i wszystko znów jest po staremu. No, prawie wszystko. Duo prowadzi pościg za tajemniczą nieznajomą, który przechodzi z miasta do podmiasta. Kryminalistka przedstawia się jako Esther, członkini plemienia Krachów, mimo tego, że sama jest hybrydą. Esther ku zaskoczeniu duo staje po ich stronie oraz pomaga im uciec, po czym wciąga Bena w mecz hokeja z jej przyjaciółmi, którzy też są hybrydami. Ulica przeradza się w aquapark, po czym okazuje się, że Esther zdecydowanie coś do Bena czuje. Najwidoczniej zauroczenie jest obustronne, bo Tennyson postanawia pomóc jej odzyskać tron oraz podekscytowany pyta Ruka, czy w ogóle jego zdaniem ma u niej jakieś szanse. Po kolejnej już walce z Zed, Ben kmini, jakim cudem Nemetrix zawsze ma obcego idealnego do skontrowania jego transformacji. Po bezowocnym rozmyślaniu postanawia, że dość tego, już nigdy nie będzie zwierzyną i teraz pora odwrócić rolę. Dodatkowo wyjebane ego Tennysona prowadzi do tego, że kłóci się z Rukiem i znowu czas na flashback. Okazuje się, że przy tworzeniu podróby Malware współpracował z niejakim psychobosem, ale o tym dokładniej mówiłem już miesiąc temu. Ben ponownie wpada w zasadzkę i po krótkiej walce jako debiutujący rohatyniuk pada na asfalt z wycieńczenia. Kyber opowiada Benowi, jak to własnoręcznie zebrał wszystkie próbki DNA, jakie są w urządzeniu, oraz że gdy 5 lat temu Tennysonów zaatakował zmutowany film, był obiektem testowym zegarka. To właśnie po tym nieudanym napadzie okazało się, że użytkownikiem Nemetrixa może być tylko istota nierozumna. Z odsieczą Tennysonowi przybywa Rook, powraca GIGANTOZA! I duo pokonuje Kybera, który tą porażką nieźle sobie nagrabił. Psychobos postanawia wziąć sprawy w swoje kleszcze, tak więc zakrada się do bazy hydraulików i wyciąga z Omnitrixa część odpowiedzialną za stabilizację transformacji. Wadliwy zegarek emituje sygnał, który niejako mutuje wcześniej złapanych z Wally. Mutują również Ben i Rook, ale zdecydowanie nie w taki sposób, w jaki by chcieli. Po wielu próbach Blue Kitowi i Dribie udaje się naprawić Omnitrix, który w międzyczasie zeskanował DNA Liama i odblokował Mega Szpona. Teraz tylko pytanie, czy ta nowa część Nemetrixa cokolwiek zmieni? Na uniwersytecie Gwen rozpoczyna się wiosenna przerwa, więc wraz z Kevinem wraca do Bellwood. Gdy cała czwórka zostaje zaatakowana przez w sumie nie wiadomo kogo, udaje się do podmiasta w poszukiwaniu odpowiedzi. Okazuje się, że za wszystkim stoi księżniczka Luma, która przybyła, by odebrać swojego narzeczonego, Kevina Levina. Gdy drużyna wzbogacona o Argita ucieka od czterorękiej, Kevin wszystko wyjaśnia. W skrócie, by opuścić planetę Tetramandów, potrzebował części, ale jedyną opcją na jej otrzymanie były zaręczyny z księżniczką. Ben pokonuje Lumę w pojedynku, przez co obowiązki ślubne przechodzą na niego, ale do tego czasu ma jeszcze 3 lata. Potem, gdy podczas wyjścia na ryby Pat Liddey zostaje porwany przez mechaniczne płaszczki, Ben, Rook i Max wyruszają, by go uwolnić. Po drodze Tennyson w rewanżu pokonuje Krakena, a specjalista uwalnia się sam oraz wraca do drużyny. Cała czwórka udaje się na piracki okręt, który zatapia, mimo że już był pod wodą, a jej kapitana Korka aresztuje.
Po zobaczeniu reklamy w Glukiciu i Drybie obudziła się żądza natychmiastowej konsumpcji smoothie z Mr. Smoothie. Jako że duo jest w trakcie pościgu za trombipulorem, to galwanie postanawiają dostać się do lokalu na własną rękę, jednak zamiast dotrzeć na miejsce gubią się, a gdy w końcu przybywają, restauracja dosłownie zamyka się na ich oczach. Ben jednak wykorzystuje swój status gwiazdy i galwanie otrzymują tak upragniony pokarm. Gdy podczas festynu na Bena napada hipnotik, Tennyson przyznaje, iż nie sądził, że jeszcze kiedykolwiek go zobaczy. Wyjaśnienie oczywiście czeka w przeszłości, gdzie do bazy hydraulików w górze Rushmore, gdzie przetrzymywany jest właśnie psycholeopteran, wbija malware. Podczas gdy Mechamorph odwraca uwagę Tennysonów, Kyber zbiera próbkę DNA do Nemetrixa. Flashback się kończy, a Ben łączy kropki i znajduje malwera. Rozpoczyna się pościg, ale Mechamorph daje radę uciec. Niejaki Billy Million twierdzi, że Ben zniszczył mu dzieciństwo, mimo że Tennyson nawet nie wie kto to, więc żeby się za to odpłacić, zmienia duo w dzieci. Gdy roboty Billego obracają się przeciwko niemu, dotychczasowi wrogowie muszą współpracować, a potem gdy trio pozbywa się maszyn, Ben i Rook używają na sobie odwróconego lasera. Ben dołącza do Rooka podczas powrotu na jego rodzinną Revonę, na której zostaje wciągnięty do prac w polu. Zbiory zostają zagrabione przez antropomorficzne szczury, których liderem jak się okazuje jest Piołcha. Ben rozbija armię i przywraca planecie spokój, za co zostaje okrzyknięty królem, a właściwie królową plonów. 11 i 16-letni Ben równocześnie walczył z Ionem, który zamienia Tennysonów ciałami. Spawnuje się profesor Paradox i mówi coś o jakiejś wojnie czasowej. Coś mi o tym świta, tylko nie wiem czemu. Oraz dodaje, że Ion póki co pozmieniał tylko ten timeline, czyli prime'owy, i trzeba to odkręcić zanim weźmie się za kolejne. To już ten czas, więc Gwen dotrzymuje obietnicy, którą dokładnie 5 lat temu złożyła kuzynowi i dołącza do duo, by pomóc w odzyskaniu dawnego Bena. Przez działania Iona czasoprzestrzeń zaczyna się załamywać, ale dzięki dwóm mechanicznym wszechświat znów staje się stabilny, a Benny odzyskuje swoje ciała. Jednak już po chwili wbija Ben 10K i mówi, że potrzebuje Bena w wojnie czasowej. Galvanom znowu zachciało się smoothie, więc Ben postanawia, że pojedzie z nimi, ale zajrzał do jedynego 23 lokalu w Bellwood, którego Tennyson jeszcze nie odwiedził. Sklep okazuje się być teleportującym się między wymiarami eksperymentem duch Staplera, przez który cała czwórka ląduje w wymiarze 23. Ben Prime natrafia na tutejszego Tennysona, czyli Bena 23, oraz uczy go, jak być prawdziwym bohaterem, a nie pozerem. Jednocześnie Azmut pomaga Galvanom naprawić teleport, dzięki czemu Prime'owa ekipa może wrócić do Bellwood. Swojego Bellwood. Potem, gdy auto pana Baumana po raz kolejny zostaje zniszczone z winy Tennysona, sąsiad ma już tego dość. Żeby odpracować te wszystkie lata zniszczeń, Ben zostaje kurierem i przez cały dzień musi zapierdalać z paczkami. Okazuje się, że z jakiegoś powodu w jednej z przesyłek jest karłowata gwiazda, dla przechwycenia której złole będą w stanie zrobić naprawdę wiele. Ben daje radę pokonać napastników oraz poprawnie dostarczyć wszystkie zamówienia, ale szczęście pana Baumana nie trwa długo, bo auto, które Ben 5 lat temu cisnął w kosmos, właśnie spadło i przy okazji rozwaliło mu cały dom. Na Galvan Prime złole kradną DNA naturalnego drapieżnika Galvan, czyli wszystko żarłacza, a w podmieście Rook pyta Bena o kosmitę, którego 5 lat temu wręcz nadużywał, Feedbacka. Tennyson jednak wymijająco mówi, że to zamknięty rozdział. Podczas gdy Ben wspomina, jak kiedyś to kurwa było, Azmut wpada w pułapkę psychobosa i zaczyna być ściganym przez Bociana. Galvan jednak nie ma zamiaru męczyć się ze złolami w pojedynkę, więc tepa do siebie Bena i Rooka. Wykorzystując zamieszanie, Galvan kraftuje flet działający tak samo jak gwizdanie Kybera. Pod namową Azmuta Tennyson nareszcie wyjaśnia, co stało się z Feedbackiem. W skrócie, podczas kolejnej już walki z malwarem, Mechamorph złapał obcego, dosłownie wyrwał go z zegarka oraz zniszczył. Ot cała historia. Azmut mówi, że teraz jako protokół bezpieczeństwa Omnitrix już nigdy nie przyjmie DNA konduktoida. Może i psychobo skończy za kratami, ale Kyber ucieka wraz z Nemetrixem, a księżyc planety eksploduje. Powodem wybuchu jest oczywiście malware, który mści się na Azmucie, bo jak sam twierdzi, Galvan porzucił go, bo nie był jak inne mechamorfy. Bohaterowie muszą ewakuować się na drugą stronę planety, a do trio dołączają Max, Gwen, Kevin, Blukic i Driba. Max, Blukic i Driba próbują naprawić spawner mechamorfów, a Ben i Kevin stają do walki z malwarem. Tennyson zostaje wchłonięty przez mechamorfa i budzi się w swoich wspomnieniach, gdzie widzi moment, gdy jako dzieciak po stracie konduktoida załamany wrócił do domu. Ben postanawia przebaczyć przeszkodę
przeszłemu sobie, co w Omnitrixie ponownie odblokowuje feedbacka. Kevin pomaga psu Kybera, który, a właściwie która, od teraz ma nowego właściciela, Ben z pomocą Azmuta raz na zawsze pokonuje Malwera, a Mechamorfy odbudowują Galvan Prime. Potem, gdy Tennyson zmienia się w Apczaka, stwierdza, że coś jest nie tak i że czuje tysiące głodujących brzuchów. Gdy duo dociera na Peptos 11, okazuje się, że planeta jest celem inwazji Incursion, ale mimo wspólnego wroga łasuchy są podzielone na dwie grupy i zarazem podgatunki. Pyrki oraz Grule. Ben i Rook zgadzają się z planami innych frakcji, przez co rozdzielają się. Okazuje się, że inwazją kieruje Attea, która wrok minimalnie dorosła. Wspólnymi siłami łasuchy odbijają królową i pokonują najeźdźców, a potem zjadają całą planetę i na żygo do polaczach lecą szukać kolejnej. Hydraulicy mają za zadanie przewieźć Vilgaxa do więzienia, ale po drodze ich statek zostaje zaatakowany. Okazuje się, że za wszystkim stoi oczywiście Attea, która wbrew przypuszczeniom nie chce Vilgaxa uwolnić, tylko zabić. Drużyna się rozdziela, ale ku zaskoczeniu nikogo ośmiornicą mordy zdradza Bena, ale Tennyson szybko naprawia swój błąd. Składy łączą się w hangarze, gdzie po pokonaniu żabich najemników Ben zostaje zbackstabowany przez Vilgaxa, który tak jak ekipa Attei ucieka, zanim przybywa hydrauliczne wsparcie. Żaba nie odpuszcza i następny najazd przeprowadza na Revonę. Wraz z pomocą psychobossa tworzy sok mogący kontrolować umysł, ale debiutujący Astrodaktyl niszczy prawie wszystkie zapasy. Księżniczka i Krab uciekają z resztką ostatniej fiolki, po czym Attea ustawia kurs floty na Ziemię. Ludzkość odkrywa, że pod Bellwood przez cały czas żyli kosmici i wpada w panikę, w której uspokojeniu wcale nie pomaga Ben, przypadkowo włączający Omnitrixowi randomizer. Blue Kitty i Driba próbują naprawić zegarek, ale tylko włączają instant recharge, przez co urządzenie nigdy nie przechodzi w tryb ładowania. Haczykiem jest jednak to, że transformacje trwają teraz dosłownie kilka sekund. I gdy już wydaje się, że hydraulicy wygrali, Attea wyciąga asa z rękawa. Na ziemię spada armia zmutowanych Waybigów, którzy są kontrolowani dzięki resztce soku, który wzięła z Revony. Żeby zapobiec zniszczeniu planety, Ben oddaje się w ręce żab i zostaje wysłany w przestrzeń kosmiczną. Bez swojego największego obrońcy Ziemia zmienia się w plac zabaw Incursion i nawet ruch oporu niewiele zmienia. A dodatkowo Argit okazuje się kretem. Szok. Z zasadzki wyprowadza ich jednak niejaki Big Żab, którym okazuje się być Ben, wyposażony w nieskończenie wielki żabi Riz. Po zajęciu się Attea, Tennyson wyjaśnia, jak udało mu się wrócić. W kapsule zdołał uwolnić się z łańcuchów, po czym zrespawnował się Azmut, który rozwiązał Omnitrixowy problem z randomizerem, a wtedy nie zostało już nic, jak tylko pierwszy raz użyć DNA Incursiana i wrócić na Ziemię. Rook przegrzewa psychobossa i dzięki laserowi z powrotem wysyła Waybadów w nicość, podczas gdy Ben rozprawia się z Milosem. Attea wyjaśnia, że specjalnie zasabotowała kapsułę Bena, by ten wrócił i obalił jej ojca, żeby sama mogła zostać cesarzową. Proponuje układ, według którego hydraulicy mogą zatrzymać Milosa, a ona wraz z armadą opuści Ziemię i cesarstwo wróci do starych granic. Max przystaje na tę umowę, a Attea przed odlotem pyta się, czy Ben, a raczej Big Żab, nie chce z nią lecieć. Tennyson oczywiście odmawia, że nie ma kurwa opcji, po czym idzie z ekipą na Smoothie. Julia znów jest w Bellwood, więc Ben idzie się z nią spotkać, tylko po to, by dowiedzieć się, że Yamamoto ma nowego chłopaka. Niezręczną rozmowę przerywa Esther, która prosi Tennysona o pomoc, a gdy drużyna dociera na miejsce, okazuje się, że źródłem problemów jest Luma. Księżniczka porywa praktycznie całą kompanię, a Ben z resztek ciężarówki tworzy motor, tak zwany Ben Wiatr. Na podjeździe Tennysonów dochodzi do walki, w której Julia poniekąd pokonuje Lumę, przez co obowiązek ślubny przechodzi na nią. Yamamoto stwierdza jednak, że tego związku nie da się uratować, po czym jeszcze wbija gwóźdź do trumny i mówi, że nigdy nie lubiła Mr. Smoothie. Co ciekawe, Bena to jakoś zbytnio nie rusza, po czym proponuje Esther swoją pomoc w odbudowie mieszkań krachów, co mega cieszy hybrydę, która dodaje, że uwielbia Mr. Smoothie. Ben i Rook muszą dostać się na planetę do przeżycia, na której potrzebują Gwarko Głaza. Kacz Kolesiak zgadza się zostać ich przewoźnikiem, ale podczas lotu potwór ucieka z klatki. Na statku jest pasażer na gapę, którym okazuje się być Pax. Drużyna daje radę ponownie złapać pająka, po tym gdy okazuje się, że Gwarko Głaz uwielbia bakłażany Paxa. W międzyczasie statek wleciał na przestrzeń kosmiczną żab i na pokład wchodzą Incursianie. Za pomocą pająka ekipa daje radę pozbyć się niechcianych gości, po czym realizuje główny cel i ratuje Hydraulika. Animo w swojej celi pracuje nad hakerskim robakiem, a w międzyczasie mamy flashback, gdzie już kiedyś przy użyciu tych właśnie wynalazków udało mu się przejąć kontrolę nad całą bazą w Rushmore. Znowu w teraźniejszości robotyczny robak jest gotowy i wypuszczony, tylko po to, by na oczach Animo momentalnie zostać zjedzonym przez Blue Kitty'a. Duo współpracuje z rodziną Sobotów, a efektem tej kolaboracji jest to, że podczas gdy feedback wysysa
wysysa z Argosta całą energię, a nim ucieka. Ben jest w szoku, gdy okazuje się, że apopleksjanie noszą ubrania, bo oznacza to, że przez cały ten czas... Gra w atak ma pchły, które dążą do zniszczenia jego rdzenia, ale Rukowi udaje się przywrócić Bena do ludzkiej postaci, a potem wszyscy idą wspólnie, co ciekawe, nie do Mr. Smoothie, a Burger Haty. Mama w Redziak grozi Tennysonowi, że jeśli nie odnajdzie ładniutkiego w Redziaka, ukradnie słońce. Nie pytajcie. Gdy już ma zrealizować tę obietnicę, zostaje wyjaśniona przez Sandrę, po czym stwierdza, że nikt się tak nie rozumie jak dwie matki i zaniechuje swojego ataku. Zakon Wiecznych Rycerzy wraca, by zemścić się na Tennysonie, a tym razem w ich arsenale znajduje się swego rodzaju zakłócacz transformacji Omnitrixa. Ben wzięty z zaskoczenia zostaje złapany i cała nadzieja w... Jimmy. Jones uwalnia duo, a Rook niszczy urządzenie, przez co korzystanie z zegarka znów ma sens. Fahura przestawia generator rycerzy w taki sposób, że jedynym zmienionym w kosmite gościem jest Will Moralista. Tennysonów odwiedza kuzynka Lucy, która podczas swojej kilkuletniej nieobecności też została hydraulikiem. Ben i Gwen zostają przydzieleni do misji transportu zniszczatora, ale konwój zostaje zaatakowany, a przycisk ukradziony. Gdy złole wracają do bazy, okazuje się, że jeden z hydraulików był kretem, ale oni też mają kreta w postaci Lucy. Po powrocie do bazy Ben znika, argumentując, że musi pomóc Rookowi, a kuzynka droczy się z Gwendolyn, czy nie zostać jej dowódczynią. Podczas podróży na Koros, Kevin i Rook natrafiają na niejakiego Otto, który lata temu zostawił Levina i Argita w nicości. Początkowo mały robot szybko łączy okoliczne pojazdy i zmienia się w Power Rangersa. Tennyson dosłownie spawnuje się i prawie zostaje przejechany, ale jako upgrade szybko rozdziela Otto od jego mecha. W pogoni za inspektorem i jego techadonami duo rusza do podmiasta, gdzie dowiadują się, że Argit jest teraz grubą rybą. Podczas gdy Ben rzuca się na frytki z chili w więzieniu, Albedo twierdzi, że to on jest prawdziwym Tennysonem. Udaje mu się jednak uciec, a w podmieście Ben okazuje się być Galvanem w przebraniu. Albedo mówi, że jego zegarek to nie Omnitrix, tylko niejaki stabilizator, ale wypowiedź przerywa mu prawdziwy Ben. Galvan wrzuca do zegarka kostkę, dzięki której znów może ewoluować obcych do ich ostatecznych form. Zostaje jednak znokautowany przez Argita, ale porywa go statek, którym kieruje Kyber. Co więcej, dowiadujemy się, jak wygląda ostateczny Galvan i w sumie to chyba jednak wolałem nie wiedzieć. Ben wpada w zasadzkę Albedo i zostaje uwięziony w kyberowym rezerwacie pełnym drapieżników z Nemetrixa. Łowca od razu chwali się, że zdradziecką Z wymienił na kota Kybera. To dosłownie jest jego nazwa. Gdy Tennyson mówi Kyberowi, że bez problemu radzi sobie z jego nowym zwierzakiem, ten przykurwia mu wszystkie 10 transformacji naraz. Ben odkrywa, że niebo to iluzja, ale głębokie, po czym napotyka na Albedo, który mówi, że może i odzyskał swoją oryginalną formę, ale nigdy nie zapomniał pokorzenia, jakim było życie w skórze Tennysona. Ała. Na arenę wbijają Rook i Max, a Feedback rozprawia się z ostatecznym bogiem w dosłownie kilka sekund. Wszystko fajnie i w ogóle, ale Kyber pokazuje, że innym więźniem jest... O kurwa! Azmut. Albedo odpala maszynę, która przenosi cały intelekt Azmuta do kuli, w wyniku czego twórca Omnitrixa ma teraz mniej więcej jednocyfrowe IQ. Do czterech wspaniałych dołączają Gwen i Kevin, a po awaryjnym lądowaniu zostaje nam ukazana ostateczna forma Gravataka. Jako że Upchuck nie ma naturalnych drapieżników, dosłownie wpierdala Crabdozera, ale Kyber zapomniał wspomnieć, że wynikiem jego kolabo z Albedo jest to, że Nemetrix od teraz też może zmieniać obcych w ostateczne formy. Gdy drużyna dociera do Albedo, wywiązuje się walka, podczas której Azmut randomowo wybiera totalnie nowego obcego, Atomixa. Galvan odzyskuje swój umysł, o czym Tennyson przekonuje się, gdy jego propozycja z pociągnięciem za palec zostaje odrzucona i nazwana dziecinną. Przed despawnem Azmut jeszcze grzebie w stabilizatorze, przez co Albedo zostaje uwięziony w ciele 11-letniego Bena. Phil robi z siebie ofiarę i mówi, że przez bycie obiektem testowym Nemetrixa niekontrolowanie zmienia się w hybrydę, ale gdy zostaje zabrany do bazy hydraulików, okazuje się, że kłomał. Max zjebał i teraz musi to naprawić, w czym pomagają mu oczywiście Ben i Rook. Po kilkuetapowej walce dziadek odpala portal do nicości i patrzy, jak jego dawny przyjaciel znika bezpowrotnie. A przynajmniej na razie. No i w taki oto nieklimatyczny sposób kończy się dzisiejsze streszczenie. 4 sezony, 40 odcinków i połowa całego Omniverse. Tak jak mówiłem na początku, albo nie mówiłem, dajcie znać, czy wolicie, żeby druga część była od razu w grudniu, czy może w styczniu. Chociaż w sumie i tak wiem, jaką odpowiedź już wybrałem.
wybierzecie. Jak pewnie zauważyliście, czas, jaki poświęciłem na omówienie konkretnych odcinków, nie jest równy, ale to dlatego, że... A w sumie co ja się będę tłumaczył? To jest czwarty timeline, więc już powinniście wiedzieć. Po prostu jestem pewny, że będzie od groma pytań typu: a gdzie obejrzeć Omniverse? Dlatego od razu mówię, że klipy wysokiej jakości do odcinka brałem z pewnych podejrzanych stronek. Natomiast jeśli ty, młody hydrauliku, chcesz obejrzeć wszystkie cztery serie Bena z dubbingiem, to wpadnij na Discorda i teraz kluczowe. Po przejściu weryfikacji sprawdź przypięte wiadomości na kanale Ben Tekstowy i Kreskówki. A co wy sądzicie o Omniverse? Czy to najlepszy Ben 10? A może totalne dno? Czy ta kreska kłuje w oczy, czy może wam się podoba? Dajcie znać w komentarzu, a jako że ja już nie mam żadnych informacji, o których powinienem powiedzieć, bo już to zrobiłem na początku, to już was nie zatrzymuję. Zajebiście się cieszę, że wytrzymaliście ze mną te 20-25 minut. Widzimy się w grudniu, a na razie goodbye and good riddance. Dzięki. Cześć!